Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że znowu widzimy się na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj przychodzę do Was z obgadankami i będę opowiadała o książkach, które przeczytałam jeszcze w kwietniu. Są to książki różnych wydawnictw i jest ich całkiem spora kupka, dlatego bez zbędnych wstępów przechodzę do mówienia o książkach. Postaram się być zwięzła, abyśmy nie siedzieli tutaj do późnego wieczora. Pierwsza książka, o której opowiem, to książka dla dzieci, którą objęłam patronatem. O dziewczynie, która tęskniła i komandosie, który płakał, Magdaleny Markowskiej. To taka książka. W środku ma ilustracje, ale te ilustracje wszystkie są czarno-białe i opowiada o dziewczynce Marcie, która ma 10 lat i wraz z rodzicami na stałe mieszka w Anglii. Tak naprawdę to miejsce zamieszkania nie ma większego znaczenia. Największe znaczenie dla Marty ma to, że w Anglii ma swoją najlepszą przyjaciółkę Emmę, z którą chodzi do szkoły, z którą spotyka się bardzo często po lekcjach, robią różne projekty plastyczne i mają różne cudowne, kreatywne zabawy. Kiedy Marta dowiaduje się, że jej rodzice dostali nową pracę, dostali szansę na rozwój i całą rodziną wyprowadzą się do Australii, tak naprawdę najbardziej szkoda jej tego, że będzie musiała rozstać się z Emmą. I dziewczynka wyjeżdża do tej Australii, tam trafia do nowej klasy, do całkiem nowego środowiska, ale cały czas jest smutna, cały czas tęskni za tym, co było. Siada w jednej ławce z chłopcem, który nie miał do tej pory pary. Nie miał pary, ponieważ Clint, tak ma na imię, jest dość dziwnym dzieckiem. Dzieckiem zamkniętym w sobie, które cały czas bawi się takimi małymi żołnierzykami, odgrywa różne bitwy, różne akcje i ciągle maluje statki i morze. I jak zapewne się domyślacie, Marta zaprzyjaźni się z tym chłopcem i dowie się, dlaczego ten Clint stał się taki dziwny. Być może będzie to kolejna wspaniała przyjaźń, która połączy Martę z kolejnym dzieckiem na innym kontynencie na całe życie. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Na okładce piszą, że przeznaczona jest dla dzieci od 8 do 12 lat. Ale myślę, że i trochę młodsze, i trochę starsze na pewno również odnajdą dla siebie bardzo ciekawe treści w tej opowieści. Ale się zrymowało, zupełnie nie było to zamierzone. Kolejna książka jest także przeznaczona dla młodszego czytelnika, ale ona bardzo mi się kojarzy z klasycznymi kryminałami, na przykład tymi pisanymi przez Agatę Christie. Także tutaj nie przylepiajcie tej książce łatki książki dla dzieci, powieści dla dzieci. Gra o spadek. Tak wygląda, ma taki bardzo fajny, poręczny format. Ellen Raskin, taka jest autorka tej książki. I Gra o spadek toczy się w takim nowym budynku, nowym bloku mieszkalnym, do którego wprowadzają się nowe rodziny. Nowe, dlatego że wcześniej ci ludzie się ze sobą nie znali. Są to rodziny bardziej zamożne i mniej zamożne. Naprzeciwko tego bloku znajduje się nawiedzony dom. Prawdopodobnie ten dom widzimy na okładce. Mówi się o nim, że ktoś tam stracił życie, że w tym domu straszy. I oczywiście w bloku znajdują się dzieci, które podejmują ryzyko i postanawiają udać się do tego nawiedzonego domu. Co tam się dzieje, nie będę spoilerowała, nie będę Wam opowiadała. W każdym razie jest to dość zagmatwana zagadka kryminalna, której rozwiązanie było dla mnie średnio satysfakcjonujące. A to dlatego, że w tej książce występuje mnóstwo postaci. Ja nie byłam w stanie ich wszystkich ogarnąć, może dlatego, że ja tę książkę słuchałam, ja jej nie czytałam, więc zakładam, że ona będzie łatwiejsza do przeczytania niż jest do wysłuchania, właśnie ze względu na to, że występuje tam bardzo wielu różnych bohaterów, a że książka, jak sami widzicie, nie jest jakoś wybitnie obszerna, tak też nie poznajemy tych bohaterów bardzo dogłębnie i oni nam się zlewają, mylą i trochę to przeszkadza. Dlatego polecam do czytania, nie do słuchania. Przed sobą teraz mam taką krótką powieść, biografię. Trudno przyczepić łatkę jedną tej książce, ponieważ ona opowiada o
prawdziwych postaciach, o prawdziwych architektach, którzy budowali Nowy Jork. Życie Gustawina i Gustawina. To był ojciec i syn. Jest to taka brawurowa opowieść o wielkim budowniczym Nowego Jorku. Wielkim, ponieważ on stworzył zupełnie inne stropy, zupełnie inne sufity. Coś, co się absolutnie wyróżniało i co do tej pory stoi. Jeżeli wejdziecie na przykład na Google i sprawdzicie sobie nazwisko tego architekta, to na pewno zachwycicie się tym, co projektował. Aczkolwiek, jak autor tej książki, czyli Andres Barba, twierdzi, to nie było nic oryginalnego. On splagiatował te wzory architektoniczne z tego, co już dawno, dawno temu było budowane w Europie. Natomiast dla Amerykanów było to zachwycające i zresztą do tej pory jest to zachwycające. Jest to powieść biograficzna, czyli autor tutaj daje sobie bardzo dużą licencję na to, aby dopowiadać, aby wymyślać. Ona jest tylko oparta na poszczególnych faktach z życia tych architektów. Na przykład na tym, że wyjechali do Stanów Zjednoczonych, rozstając się na zawsze z żoną i matką i nigdy już nie wracając do Hiszpanii, ponieważ tam byli spaleni poprzez długi i niedotrzymane obietnice i umowy. Także bardzo nieduża książeczka, ale bardzo treściwa. Myślę, że niejednej osobie może się spodobać, tym bardziej, że odkrywa przed nami pewien fragment historii świata, historii, która, myślę, jest dość ważna. A teraz opowiem o takiej powieści, o której wszędzie od kilku tygodni, może nawet miesięcy, jest bardzo, bardzo głośno. Mowa o niespokojnych ludziach Frederika Bachmana. Na pewno już kojarzycie, co to za książka. I ta książka opowiada o nieudanym napadzie na bank. Jeden z bohaterów tej książki ma w życiu bardzo, bardzo pod górkę. Wszystko mu się nie układa. Tak naprawdę grozi tej osobie eksmisja oraz przede wszystkim rozstanie z dziećmi. Prawdopodobnie ta osoba, która na bank napadła, specjalnie nie mówię, jaka płeć jest tej osoby, ponieważ to jest jedna z zagadek w tej książce. Ta osoba być może straci prawa rodzicielskie do swoich córek. Także w desperacji postanawia napaść na bank, aby zdobyć pieniądze potrzebne do płacenia czynszu na kolejny miesiąc. Także nie ma wielkich wymagań, natomiast ma wielkiego pecha. Otóż okazuje się, że napada na bank internetowy, który w swojej siedzibie nie ma żadnej gotówki. I kiedy ucieka z miejsca tego nieudanego napadu, wpada do jakiejś kamienicy, wbiega na samą górę i na ostatnim piętrze łapie za klamkę mieszkania, wpada do środka, ponieważ jest otwarte. Okazuje się, że w tym mieszkaniu akurat przebywa agentka nieruchomości oraz jej klienci, którzy przyszli oglądać mieszkanie wystawione na sprzedaż. I tak też ta osoba znajduje się pomiędzy ludźmi, którzy nic o niej nie wiedzą, ale widzą wycelowany w siebie pistolet. Ta książka opowiada o tym, co działo się później, jak osoba, która napadła na bank, została tam przyjęta, jak ze sobą rozmawiano i co było dalej. I widziałam, że mnóstwo osób ocenia tę książkę na maksymalną liczbę punktów, że mówi, że to jest książka ich życia. Ja bym jej tak nie nazwała. To była bardzo przyjemna książka, ale tutaj trzeba pamiętać, że życie tak nie wygląda, że w życiu tak nie jest, że wszystko co złe na pewno nam się rozwikła, że to co poplątane się rozprostuje, że to co złe jednak okaże się, że będzie dobre. No niestety tak nie jest. Ta książka jest taka hiperoptymistyczna. Ludzie tam są bardzo sympatyczni, bardzo dobrze nastawieni do obcych, natomiast życie takie nie jest po prostu. Także nie myślcie, że ja jestem pesymistką. Nie, ja myślę, że jestem bardziej realistką. A to jest takie, wiecie, 7 kilo lukru i 3 kilo cukru i jeszcze łyżeczka czekolady i książka ku pokrzepieniu serc. Następna powieść taka nie jest.
Jest to debiut bardzo młodego pisarza, pisarza młodego pokolenia. Po prostu szok i niedowierzanie, jak ja widzę, jacy młodzi ludzie wydają książki ostatnio. Jacek Paśnik napisał książkę pod tytułem Dzieci z takim trampkiem tutaj na okładce oraz różową reklamówką. I te trampki odgrywają pewną rolę w tej powieści. To jest książka, która dzieje się mniej więcej w latach 90., czyli już po przełomie, po tym jak Polska wyzwoliła się z komunizmu, wkroczył wolny rynek, zaczęły się pojawiać majątki, ludzie ryzykowali, niektórzy tracili, niektórzy zyskiwali. I ten chłopiec mieszka ze swoimi rodzicami w mieszkaniu w bloku, chodzi do szkoły, do podstawówki i przede wszystkim ta książka nam opowiada o tym, co to były za czasy, co wtedy robili młodzi ludzie, czym się interesowali. Mamy tutaj różne nawiązania do gier komputerowych, do tego, co się wtedy oglądało w telewizji, do tego, co się słuchało, jak wyglądały dyskoteki szkolne, które tak naprawdę już teraz chyba zupełnie nie funkcjonują, przynajmniej w szkole, w której uczę, dyskoteki szkolnej nie było od kilkunastu lat co najmniej. To po prostu młodych ludzi już nie interesuje. Także to jest książka, która opowiada o takich szczenięcych latach, ale od samego początku wiemy, że ta opowieść podszyta jest jakąś pewną tajemnicą czy pewnym dramatem, który się na pewno wydarzy. I bardzo długo nie wiadomo, co to będzie za dramat, chociaż można się domyśleć, jeżeli ktoś jest bardziej przenikliwy. Ja akurat nie jestem za bardzo przenikliwa, zazwyczaj staram się, czytając książki, nie wybiegać za bardzo do przodu i po prostu czekać na to, czy mnie autor zaskoczy. Różne recenzje ta książka dostaje i ja jestem na tak. Uważam, że ma potencjał, czytało się to dobrze, może trochę za mało tutaj w tej książce było samej fabuły, a dużo, dużo opisów, ale one mogą być po prostu powrotem sentymentalnym do lat naszej młodości czy lat naszego dzieciństwa, w zależności od tego, w jakim jesteście wieku. I kolejna książka, która mogła być potencjalnym hitem, ale według mnie była taka sobie, nazywa się Milczenie lasu. Napisała tę książkę Kimi Cunningham Grant. Jest to opowieść o ojcu i o córce. Córka ma kilka lat. Myślę, że około 10 na pewno w książce było powiedziane, ile lat ma ta dziewczynka, natomiast ja ją czytałam już prawie 2 miesiące temu, takich szczegółów nie pamiętam. Pamiętam to, że oni znaleźli się w takiej leśniczówce położonej w głębi lasu, z dala od wszelkiej cywilizacji i mieszkają tam już praktycznie całe życie tej dziewczynki. Ona była niemowlęciem, kiedy ojciec ją tam przywiózł. Zupełnie nie wychodzą z tego lasu. Jedyne co, odwiedza ich czasami przyjaciel ojca, przyjeżdża raz w roku i przywozi zapasy jedzenia i innych niezbędnych rzeczy, które potrzebne są im do życia w tej głuszy. I sama ta leśniczówka właśnie należy do tego mężczyzny. On im udzielił pozwolenia, udzielił zgody na to, aby tam mieszkali do czasu, aż ich sprawy się rozwiążą. A co to za sprawy? Otóż okazuje się, że ten mężczyzna, ojciec dziewczynki, popełnił coś bardzo złego w swoim życiu. I dlatego teraz musi się ukrywać, nie może pokazywać swojej twarzy, nie może pokazywać się z córką. Co to jest? Nie zdradzę. Musicie sobie przeczytać tę książkę. Ale cała akcja polega na tym, że któregoś roku przyjaciel się nie pojawia, a im zaczyna brakować podstawowych produktów żywnościowych i rzeczy, które potrzebne są im do przetrwania zimy. Więc ojciec będzie musiał podjąć jakieś działanie. Także polecam, dobrze się to czyta, nie mówię, że źle, natomiast nie jest to książka, która w jakiś sposób wywróciłaby moje życie do góry nogami. Fajne czytadło i do tego doskonale się sprawdzi, żeby, wiecie, zająć sobie na przykład weekend albo jakiś wieczór. Mariola Kłodowska napisała Wokół zbrodni. I nie jest to powieść, tylko reportaż składający się z kilku opowieści dotyczących znanych przestępstw popełnionych na całym świecie.
Mamy tutaj sprawy, o których było głośno, sprawy, o których nawet nakręcono jakieś seriale dokumentalne czy filmy dokumentalne. Ale autorka rzeczywiście dociera do bardzo wielu źródeł, kiedy źródła wykluczają się nawzajem, pisze o tym, że znalazła taką i taką wersję, nie wiadomo, której wierzyć, ale skłania się ku jednej z nich, bo... Także jeżeli lubicie opowieści o seryjnych mordercach, o okrutnych zbrodniach, o krwawych historiach, o tym, jaki człowiek może być podły, okropny dla innego człowieka, jest to książka, która może Was zainteresować. Jeżeli też na przykład słuchacie podcastów, czy oglądacie filmy z gatunku prawdziwe zbrodnie, true crime, to na pewno Wam się spodoba. To są naprawdę bardzo silne historie. Historie takie, wiecie, czasami odrażające, mrożące krew w żyłach, ale nieźle opowiedziane. Aczkolwiek mam jedno takie zastrzeżenie do tego typu książek, że tak naprawdę autorzy tych książek niewiele dają od siebie. Oni przede wszystkim zbierają różne informacje zawarte czy w internecie, czy też właśnie w innych podcastach, czy też w filmach i z nich kompilują swoje opowieści. Także z jednej strony tak podobało mi się, bo to były naprawdę silne historie, ale z drugiej strony zastanawiam się, jaki jest sens tworzenia kolejnych książek zbierających w jednym miejscu tego typu sprawy. I jeszcze dwa kryminały, a tak naprawdę chyba półtora, bo jedna z książek do końca kryminałem nie jest. Ale teraz Jesień Zapomnianych Anny Kańtoch. Jak zapewne wiecie, jak jeżeli oglądaliście moje poprzednie, starsze filmy, to jesteście świadomi tego, że jestem ogromną fanką tej serii Anny Kańtoch, serii z Krystyną Lesińską. I w tej części, podobno ostatniej, co jest dla mnie po prostu szokujące, zaskakujące, bo jeżeli seria ma w tytule porę roku, to ja liczę, że będą cztery. Natomiast ta jest trzecia i, jak twierdzą wydawcy, ostatnia. Tutaj Krystyna Lesińska jest młodą dziewczyną, która jeszcze studiuje. Trafia na trop pewnej bardzo dziwnej sprawy. Otóż jej brat już zaginął. On, jak wiecie, wyjechał z paczką swoją w Tatry i stamtąd już nie wrócił. Ale też nie znaleziono jego ciała. Także cała rodzina ma nadzieję, że może przedostał się na zachód, że może jeszcze się odnajdzie, że kiedyś się z nimi skontaktuje. I Krystyna studiuje, ale idzie jej to zupełnie nieźle, ale tak naprawdę nie ma przekonania co do tego, że akurat właśnie z tymi studiami swoimi chciałaby wiązać przyszłość. Trafia na ślad dziwnych zdarzeń. Otóż w małej miejscowości dochodzi do kilku dziwnych samobójstw. Paru młodych chłopców w odstępie roku, kilku miesięcy wiesza się i wszyscy uznają, że są to samobójstwa. Natomiast pewien dziennikarz i także i ona zaczynają podejrzewać, że nie jest to możliwe, żeby tylu chłopaków w podobnym wieku popełniło samobójstwo w tej samej miejscowości. I prowadzą śledztwo. Niektórzy mówili, że powoli się rozkręca. Według mnie rozkręca się tak samo jak wszystkie poprzednie książki tej autorki. I tak samo jak wszystkie poprzednie książki sprawiła ta powieść, że nie mogłam się od niej oderwać. Rzeczywiście czytałam, aż doczytałam do końca, aż poznałam rozwiązanie tej historii. A było ono całkiem satysfakcjonujące. Także jeżeli nie znacie jeszcze tej serii Anny Kańtoch, to bardzo, bardzo Wam polecam. Jest to seria składająca się z trzech tomów i są to jedne z najlepszych kryminałów, jakie ostatnio powstają w Polsce. Wracam do Was po krótkiej przerwie. Trochę się tutaj zmieniło. Powinny jeszcze latać pierze, którymi wypełniona była paczka, którą dostałam od wydawnictwa, ale pierze szybko wyrzuciłam, żeby nieustannie ich nie zbierać, nie iskać, nie wyciągać z dywanu i za wszystkich rzeczy. Zostały mi tylko różki. Dlaczego? Otóż mam tutaj w ręce najnowszą i prawdopodobnie ostatnią powieść z serii o Zofii
Wilkońskiej. Zawahałam się, bo zapomniałam, jak się nazywa główna bohaterka. Koniec się pani nie udał, Jacka Galińskiego. I nasza Zofia, nasza wredna emerytka, trafia do piekła. Tam dostaje bardzo żmudne zadanie do wykonania. Zadanie, które po prostu sprawia, że kobieta bardzo szybko traci cierpliwość i zaczyna rozrabiać, zaglądać w miejsca, których nie powinna widzieć. Poznaje tam też kilka osób, które znała z ekranów telewizji. Porucznika Borewicza na przykład, który pracuje z nią biurko w biurko. I co tam ta Zofia wymyśla? Nie będę wam tego spoilerować, nie będę wam o tym opowiadać, ponieważ musicie sami koniecznie przeczytać, jeżeli lubicie tę zwariowaną serię o wrednej, emerytowanej nauczycielce, która zawsze ma swoją własną wizję świata. I co ja tutaj napisałam? Bo w tej książce mamy moją polecajkę. Zofia i Świętego wyprowadzi z równowagi. W tej części serii ma ku temu okazję, bo właśnie trafiła do nieba. O, do nieba, nie do piekła. Czego tam doświadczy? Kto będzie przez nią rwał włosy z głowy i co wspólnego ma z tym porucznik Borewicz? Tego dowiesz się z tej prześmiecznej i prześmiewczej książki. Nieustannie polecam Agnieszka Kalus, czyli ja. Także polecam wam, zobaczcie, co w zaświatach nawyczyniała Zofia i do czego ją to doprowadziło. I to wszystkie książki, o których wam chciałam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że którąś z nich was zainteresowałam. Mam nadzieję też, że macie odmienne zdanie co do niektórych książek, o których wam dzisiaj mówiłam. I że będziecie tego zdania bronić w komentarzu. Także powiedzcie mi, czy jest coś, na co was namówiłam, na jaką lekturę was namówiłam i po co nie sięgniecie, bo nie jest to książka dla was. Zapraszam was bardzo serdecznie, już bez rogów, na przyszły tydzień, gdzie będziemy otwierać kolejne nowości książkowe. Pa, 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 pa.